Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem listopada, bo stwierdziłam, że jednak będę sobie nagrywała te podsumowania tak regularnie, bo kiedyś tego nie robiłam. No i tak, w listopadzie udało mi się przeczytać 6 książek, w tym dwie mam jeszcze zaczęte, więc też je Wam pokażę, ale to na koniec. Tak nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszą książką była moja lektura do szkoły i było to Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. Jest to literatura faktu, literatura wojenna. Jest to wywiad z lekarzem Markiem Edelmanem. No ale nic więcej tak na dobrą sprawę nie wiem, bo ja nie zrozumiałam tej książki tak, jak powinnam ją zrozumieć. W sensie, no, Marek Edelman tutaj opowiada o swoim życiu w obozie i tak dalej. No, mi niestety ta książka się nie spodobała, także no, nie będę tutaj za dużo o niej mówić. Kolejną książką była również literatura wojenna, tym razem literatura obozowa. Jest to Kołysanka z Auschwitz Mario Escobara. I ta książka z kolei bardzo mi się podobała. Ja od czasu do czasu właśnie mam ochotę na taką literaturę wojenną. Tutaj mamy historię rodziny. Muszę sobie przypomnieć, ile dzieci oni mieli. A, tutaj to nie jest chyba takie ważne. No ale tak, mamy tutaj rodzinę i Helen jest Niemką, a jej mąż jest, nie pamiętam jak on miał na imię, a jej mąż jest Żydem. No i jak wiadomo, podczas wojny Żydzi byli wysyłani do obozów pracy i tak dalej. No i w tym przypadku dzieci Helen również zostały uznane za Żydów, no bo ich ojciec był Żydem. I policjanci chcieli, żeby te dzieci również poszły do tych obozów, ale no ta Helen nie musi, no bo ona nie jest jakby pochodzenia żydowskiego. No i... No ale ona postanawia iść ze swoimi dziećmi, no to jest chyba oczywiste, że nie zostawi tych dzieci samych. No i później mamy właśnie... Cała akcja książki rozgrywa się właśnie w obozie, w Auschwitz, gdzie Helen dostaje możliwość prowadzenia przedszkola. No i właśnie prowadzi to przedszkole tylko dlatego, żeby te dzieci, które znajdują się tam, miały lepiej i nie cierpiały aż tak mocno. No i tak. Mi ta książka bardzo się podobała. Jeżeli lubicie literaturę obozową, literaturę wojenną, to ta na pewno przypadnie Wam do gustu. Dalej przeczytałam sobie młodzieżówkę, bo po tych dwóch książkach wojennych miałam ochotę na coś lżejszego. Jest to książka Światło Księżyca. To jest moja druga książka tej autorki. Ja pierwszą czytałam... Jak patrzę, gdzie ona tu za mną leży. Tutaj leży, tu za mną. Ta podobała mi się niestety trochę mniej niż ta pierwsza, bo dużo podobnych rzeczy było w tych książkach, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zacznijmy może od tego, o czym jest ta książka. Ja Wam przeczytam opis, bo ja nie umiem tego tak ładnie wszystkiego wziąć do kupy, żebyście po prostu zrozumieli, o czym jest ta książka. Także szybko Wam ją tutaj przeczytam, ten opis w sensie. Miłośniczka kryminałów Berdy Lindberg ma 18 lat i naprawdę wybujałą wyobraźnię. Wychowana przez surowych dziadków, ucieka w świat fantazji, w którym gra dzielnego detektywa. Każdy nieznajomy jest podejrzany. Jednak w realu Berdy pozwala sobie na chwilę zapomnienia z obcym chłopakiem, a potem chce zapaść się pod ziemię. Zwłaszcza, że kiedy w wakacje podejmuje pracę jako recepcjonistka w hotelu, okazuje się, że obcy chłopak nie jest już taki obcy. Berdy ma jednak nadzieję, że z introwertycznej marzycielki przemieni się w odważną zdobywczynię świata, a sympatyczny Daniel zgłosi się na ochotnika, by zostać jej przewodnikiem. Chłopak pracuje na tej samej nocnej zmianie co Berdy i każdego ranka wysiaduje na nabrzeżu przy jej ulubionej knajpce. Coś mi się język dzisiaj plącze, masakra. Daniel podziela również jej apetyt na intrygę, natknął się nawet na prawdziwą sensację. Słynny, zachowujący anonimowość autor bestsellerów, nigdy wcześniej nie widywany publicznie, potajemnie spotyka się z kimś w ich hotelu. Aby wyśledzić, co ukrywa pisarz, Berdy musi wyjść ze swojej skorupy, odkrywając, że najbardziej zawikłanym rebusem ze wszystkich mogą być jej uczucia do nieuchwytnej zagadki, jaką jest Daniel. No i tak, jest to książka młodzieżowa, romans młodzieżowy. No ale... Ja już o niej pisałam na Instagramie i mówiłam też chyba kilka słów w którymś vlogu.
I nie chcę się powtarzać, no bo ona nie podobała mi się tak bardzo jak pierwsza książka tej autorki, którą czytałam, tak jak już wcześniej mówiłam. Ta książka była dziwna. Ci bohaterowie byli dosyć dziwni, ale z drugiej strony też przez to, że byli tacy dziwni, to byli wyjątkowi. Mamy tutaj, no, główna bohaterka, nie będę kaleć tego imienia, bo nie lubię go wymawiać. Główna bohaterka nie ma rodziców, wychowuje ją tylko dziadek. I ma jeszcze taką przyszywaną ciotkę, która też stara się tam jakoś uczestniczyć w tym jej życiu. Ale ta ciotka ma też swoje sprawy. No i gdy Berdy poznaje tego chłopaka, no to zaczyna coś do niego czuć i w pewnym momencie zdaje sobie, że to nie jest tylko przyjaźń i tak dalej. No wiecie, o co chodzi w takich młodzieżówkach. No, ja w sumie nie wiem, czy wam ją polecać, czy nie, no bo mam mieszane uczucia co do tej książki. No ale tak, chcę przeczytać trzecią książkę tej autorki, która wyszła jakoś niedawno. Ona się nazywa Wszystkie znaki na niebie i nie wiem, jakoś coś takiego, ma taką ładną zieloną okładkę w każdym razie. No ale tak, to tyle na jej temat, bo ja już się sama zakręciłam. Dalej przeczytałam książkę świąteczną. Z tą książką jest vlog, w sumie z tymi dwoma kolejnymi, co wam pokażę, jest vlog, ale tak, to świąteczna. Jest to książka Bez ciebie to nie święta, Bev Rickles. Jest to autorka The Kissing Booth. No i ja w sumie wiedziałam, czego mogę się spodziewać po tej książce, bo język jest bardzo, bardzo przyjemny. Ja tę książkę puknęłam dosłownie w jeden wieczór, bo jak usiadłam, to nie mogłam się oderwać. Mamy tutaj historię dwóch sióstr, bliźniaczek, no, które są już dorosłe, każda mieszka w innym mieście, każda ma swoją pracę, każda ma swoje, wiecie, swoje sprawy i tak dalej. No ale święta zawsze spędzały razem z rodzicami. W tym roku jednak będzie trochę inaczej, ponieważ jedna z sióstr, Kara, jest straszną pracoholiczką i szkoda jej czasu, żeby wyjechać na święta do rodziny, bo woli poświęcić się pracy. A z kolei Elois bardzo kocha święta Bożego Narodzenia i nie wyobraża sobie spędzić te święta bez rodziny. Na tym właściwie polega ta historia. Mamy tutaj właśnie tą siostrzaną miłość i te takie rodzinne święta, które nie wiadomo, czy w tym roku dojdą do skutku. Jest tutaj również wątek romantyczny. Obie siostry poznają swoje drugie połówki. No ale ten wątek jest tutaj, nie jest na głównym planie, tak mogę powiedzieć. No i co? Była to bardzo przyjemna świąteczna historia. Mi się bardzo podobała, naprawdę. Nawet przeczytałam ją chyba w połowie listopada, ale to mi nie odebrało frajdy z czytania i ten klimat świąteczny był tutaj do wyczucia według mnie. No i tak, ja wam polecam, jeżeli chcecie sięgnąć po jakąś książkę świąteczną, to na pewno będzie dobry wybór. Dalej mamy książkę Radio Silence od Alice Osman. I ja o niej również mówiłam w reading vlogu, bo z nią mam taką sytuację, że to jest bardzo dziwna książka, jak dla mnie znowu, ale bardzo ważna, warta uwagi. Poznajemy tutaj Frances, dla której jedynym celem w życiu jest nauka. Ona już od małego wie, na jaką uczelnię chce iść, co chce studiować i tak dalej. I robi wszystko, byle tylko dostać się na tą uczelnię, bo to jest dla niej, tak jak mówię, najważniejsze. Nie ma za bardzo przyjaciół, jest taką właśnie kujonką, takim nerdem, jak ją tutaj nazywają. No, ale ma też taką swoją tajemnicę, bo uwielbia słuchać podcastu, University. No i z tym podcastem jest taka sytuacja, że nikt nie wie, kto go nagrywa, kto jest autorem. Autor przedstawia się jako Radio Silence. No i nie wiadomo właśnie, kim on jest i tak dalej. I pewnego razu dziewczyna poznaje, znaczy ona już zna tego chłopaka, bo jest jej sąsiadem, ale w pewne wakacje bardziej się z nim zaprzyjaźnia. Jest to Alec, no i łączy ich przyjaźń. Tutaj nie ma wątku romantycznego między tymi bohaterami, ponieważ Frances jest biseksualna, a Alec jest gejem. Właśnie mamy tutaj ten wątek homoseksualizmu, chociaż tutaj jest też taki temat poruszony jak demiseksualizm. To też było dla mnie bardzo ciekawe, bo ja jeszcze nie czytałam książek, które zagłębiają się właśnie w tym temacie. No i co? Ja wam ją bardzo polecam, bo właśnie mamy tutaj pokazany ten fakt, że oceny nie są w życiu najważniejsze, bo Frances sobie później zdaje sprawę z tego, że
no, uczyła się, bo tak jakby jej się wydawało, że musiała, a wcale nie chce tego robić dalej w życiu i nie chce studiować tego, co sobie wybrała. Także widzimy tutaj właśnie to, że te oceny nie są najważniejsze i że nie trzeba iść na studia, żeby później ułożyć sobie jakoś życie. Także tak, ja Wam polecam, ja na pewno będę czytała inne książki tej autorki. U siebie na półce mam jeszcze jedną książkę, którą polecała Karolina Kombuk i jest to Loveless. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się za nią zabrać, bo ona jest w języku angielskim. No ale tak, Radio Silence Wam bardzo polecam. I ostatnią książką, którą udało mi się skończyć w tym miesiącu, jest thriller. Jest to thriller Chłopiec z lasu Harlana Cobena. Ja o tym autorze, wydaje mi się, że mało mówię na moim kanale, a jest to jeden z moich ulubionych autorów thrillerów. No i tak, o czym jest ta książka? Ciężko powiedzieć. Znaczy, jest tutaj fabuła i wszystko, ale ja nie umiem po prostu ubrać tego w słowa, tak jak zawsze, bo ja zawsze mam problem z opisaniem fabuły. No i tak. Tytułowy chłopiec z lasu. To jest... Nie, ja Wam przeczytam opis może. New Jersey, 1986 rok. W stanowym parku krajobrazowym Rampao Mountain znaleziono dziecko, brudne, odziane w łachmany i kompletnie dzikie. Chłopiec zrozumiał po angielsku, lecz nie mówił. Nikt nie zgłaszał zaginięcia, nikt nie wiedział, kim jest i jak długo przebywał w lesie, a przede wszystkim, jak udało mu się przetrwać. 30 lat później Wild, czyli ten chłopiec z lasu, stara się żyć normalnie, choć jego przeszłość wciąż pozostaje tajemnicą. Także dla niego. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość o zaginięciu nastolatki. Nikt się nią nie przejmuje, nawet jej własny ojciec, ale pewna ważna osoba z przeszłości Wilda prosi go o pomoc w znalezieniu dziewczyny. Jedyną wskazówką jest to, że była ostatnio nękana. Wild, który przez całe życie czuł się wyobcowany, nie może zignorować losu nikogo nieobchodzącej outsiderki, ale żeby wyjaśnić sprawę jej zniknięcia, będzie musiał wrócić do własnej przeszłości i do miejsca, z którym związane są rządowe tajemnice mogące zagrozić milionom ludzi. Władze wiedzą, jak strzec swoich sekretów. No i tak, jedyne, co mi przeszkadzało w tej książce, to właśnie te rządowe sprawy, rządowe sekrety, bo było tutaj bardzo dużo polityki przez to wszystko. Bardzo dużo takich zagmatwanych spraw. I jakby to zaginięcie tej dziewczyny nie było takim głównym planem. Tak samo nie dowiedzieliśmy się za dużo o tym Wildzie, o tym głównym bohaterze. O nim jest tylko kilka rozdziałów takich, że o nim się w ogóle czegoś dowiadujemy. No a mnie bardzo zainteresowała ta sytuacja, jak on się znalazł w tym lesie i tak dalej. No niestety nie ma tutaj, nie jest to tutaj wyjaśnione. No ale mimo wszystko bardzo miło spędziłam z nią czas. W sensie miło, nie mogłam się oderwać, bo chciałam wiedzieć, co jest dalej. I tak jak mówię, niektóre te fragmenty o tej polityce i tak dalej trochę mi się dłużyły. No ale koniec końców była tutaj taka... Były tutaj rzeczy, których ja się nie spodziewałam na pewno w tej historii. Były to rzeczy szokujące. No i tak, ja na pewno tego autora Wam polecam. Nie wiem, czy ta książka zostanie moją ulubioną. Wydaje mi się, że nie. Ale mimo wszystko będę Wam ją polecać, tak jak wszystkie książki tego autora i ogólnie jak tego autora. Cześć, to ja z przyszłości. Skończyłam czytać jeszcze jedną książkę 30 listopada, więc akurat jeszcze się zmieściłam w listopadzie, a nie mówiłam o niej wcześniej, także teraz Wam szybko o niej powiem. I nie skończyłam czytać, a w sumie skończyłam słuchać, bo słuchałam jej w audiobooku na Empik Go. I była to książka Świąteczne nieporozumienie. Tutaj Wam wkleję okładkę, chociaż ja już o niej mówiłam kilka razy chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo w ogóle o niej zapomniałam, że w ogóle słucham, ale tak, udało mi się ją skończyć. I spodziewałam się troszkę czegoś innego po tej książce, ponieważ jest to romans bardziej tak w stronę erotyku, bo są tam sceny erotyczne, no ja na to nie byłam przygotowana. I też było bardzo mało tego takiego klimatu świątecznego, no a jednak jest to chyba książka, co powinna nas w ten klimat trochę wprowadzać. Ale zaczynając od tego, o czym ona jest, to główną bohaterką jest Harper i ona przez pewne nieporozumienie znajduje się w mieszkaniu z obcym mężczyzną, musi z nim zamieszkać, bo ona nie ma innej opcji, nie ma gdzie się podzieć, a on przyjechał chyba ze Stanów Zjednoczonych do Anglii i też no, nie ma gdzie za bardzo mieszkać, no i poznajemy ich losy. No ale jak już powiedziałam na początku, no jest to romans, więc wiemy, czego możemy się spodziewać.
I tak, pierwsze co od razu muszę wam powiedzieć, to na pewno to, że te dialogi, które są tam przeprowadzane między tymi bohaterami, mają bardzo dużo podtekstów. I ja czasami łapałam się na tym, że nie wiem, na przykład rozpakowuję zmywarkę i sobie słucham tego audiobooka i tak w pewnym momencie staję i tak słucham i ja tak co? I ja po prostu czasami czułam takie zażenowanie tymi wręcz tymi dialogami i tak dalej, no ale jedni to lubią, ja akurat za tym nie przepadam do końca. No ale była to bardzo lekka lektura, taka fajna właśnie sobie do posłuchania. No ale czy ja będę ją polecać? No nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli szukacie czegoś takiego luźnego, takiego do odmurzenia naprawdę, to to takie właśnie będzie. No i tak, nie wiem totalnie co więcej powiedzieć, więc nie będę już za dużo tutaj o tym gadać. Wróćmy do filmu. I dalej mam książki, które zaczęłam w listopadzie, no ale nie uda mi się ich skończyć. Na pewno nie uda mi się ich skończyć. O pierwszej już mogliście słyszeć na moim kanale, jest to książka Nic się nie dzieje. Jest to zbiór takich bardzo krótkich opowiadań do snu. Ja o nim więcej mówiłam w poprzednim vlogu, w ostatnim vlogu na pewno. Tutaj wam... Tu wam podlinkuję. I tak, ja tę książkę na pewno bardzo polecam, chociaż jeszcze jej, jak mówię, nie skończyłam. Ale cały czas ją sobie podczytuję tak po jednym opowiadaniu przed snem, po dwa. Bo jest to na pewno bardzo, bardzo fajna sprawa. I... No tak, ja już więcej się nie będę rozgadywać, bo już wydaje mi się, że dużo o niej mówiłam. No i ostatnią książką, którą czytam, tak wiecie, regularnie i dosyć tak mocno, że tak powiem. I są to Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte. Ja jestem na 223 stronie. No jestem tak już za 1/3, mogę powiedzieć. I tak, bardzo mi się podoba, chociaż no nie będę za dużo jeszcze mówić, no bo... Nie skończyłam jej, ale ja już tę historię znam, ponieważ czytałam książkę Rozdroża właśnie na motywach Jane Eyre. No i ja wiem, co tutaj się wydarzy, wiem, jak to się mniej więcej tam potoczy dalej, no ale nie odbiera mi to frajdy z czytania. Na pewno dokończę tę książkę, mam nadzieję, że w grudniu mi się uda. No i tak, na razie nic więcej nie będę mówić. To na tyle w dzisiejszym filmie. Z góry przepraszam was, znaczy z góry, na początku powinnam to powiedzieć, ale przepraszam was za to światło, że tak się zmienia. Ale mamy godzinę za 10:03 i już słońce mi zachodzi i tak raz się pojawia, raz nie i tak wiecie o co chodzi. No ale tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie mi znać, ile wy książek przeczytaliście w tym miesiącu. Ja jakby te dwie potraktować jako jedną, to przeczytałam 7, a tak w pełni przeczytałam 6. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!